unikają bezpośredniej konfrontacji, licząc, że Rosjanie w końcu, mówiąc kolokwialnie, pójdą po rozum do głowy i wycofają się. Ogłoszą zdobycie Azowstalu i że to było zwycięstwo, i że ukarali Ukrainę, i że 600 miliardów strat, i wycofujemy się, interwencja, operacja, jak oni to nazywają, zakończona. Tylko że wszyscy wiedzą, że nie chodzi tu o żadną operację, tylko że to jest pełnoskalowa wojna, w której cele rosyjskie były zupełnie jasno wyrażone w lutym. I tak naprawdę pojawiają się teraz na Zachodzie głosy, żeby pozwolić Putinowi wyjść z twarzą, tylko że on tą twarz już stracił de facto. Co tak naprawdę zwęża bardzo zakres tych negocjacji, gdyby one się ponownie rozpoczęły.